Okej, okay. Niesamowite jest to, że przechodzimy już do końca prawie katechizmu. Dzisiaj mamy przedostatnie pytanie, 51. A brzmi ono, jaką korzyść daje nam w niebo wstąpienie Chrystusa? I czytamy odpowiedź z katechizmu. Chrystus fizycznie wstąpił do nieba w naszym imieniu. Tak samo jak fizycznie wstąpił na ziemię dla nas. Teraz wstawia się za nami u swojego Ojca, przygotowując dla nas miejsce. Posyła nam też swojego Ducha. I niesamowite jest to, że Jezus odszedł. Ale nie odszedł w próżni, tylko odszedł po prawej stronie Boga, zasiadł tam teraz, w niebo wstąpił. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się na tym właśnie, że Jezus przez swoje w niebo wstąpienie dopełnił czegoś. Dopełnił swojego bycia pośrednikiem. Bycia pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Jaki to ma związek z niebowstąpieniem? Jeszcze do tego dojdziemy. Tak naprawdę tyle, co wiemy o pośrednikach, to że pośredniczą między dwoma stronami. Czyli pośrednik to jest ktoś, kto stoi po środku, tak? Pomiędzy. Z jednej strony mamy kogoś, z drugiej strony mamy kogoś, a po środku mamy pośrednika. Nie wiem, czy kupowaliście kiedyś jakąś nieruchomość, ale może być to przez pośrednika, który wtedy nie spotyka się kupujący z osobą, która kupuje, znaczy sprzedający z osobą, która kupuje, tylko z pośrednikiem. I wtedy występuje w imieniu danej osoby ten pośrednik. I tak naprawdę Jezus dopełnił czegoś, co było zapowiadane w Starym Testamencie. I mam nadzieję, że dzisiaj też zobaczymy, w jaki sposób cudowny Bóg tak naprawdę zapowiadał przez cały Stary Testament przyjście Jezusa i tego, co On będzie robił. I tak naprawdę w Starym Testamencie mamy trzy rodzaje pośredników. Czyli osoby, które stawały pomiędzy ludem a Bogiem. I to było przeważnie między ludem izraelskim a Bogiem. Więc tak, to jest król, to jest prorok i to jest arcykapłan. I dzisiaj całe to kazanie będzie się opierało na tych trzech motywach. Czyli na królu, na proroku i na arcykapłanie. Najpierw przejdziemy ogólnie definicję tego, co to znaczy, że Jezus był doskonałym królem, prorokiem i arcykapłanem. I w każdym z nich postaramy się znaleźć zastosowanie do naszego życia bezpośrednio. W jaki sposób nasze życie może być zmienione przez to, że Jezus jest królem doskonałym. Że Jezus jest doskonałym prorokiem i doskonałym arcykapłanem. Więc tylko tytułem wstępu, jeśli chodzi o króla, jest to osoba, która nie tak jak często królowie w innych plemionach rządzili sobie jak chcieli i po prostu ustanawiali ustawy, jakie chcieli. Mówimy o królu, który był ustanowiony w Izraelu, który miał być przedstawicielem Boga, który miał przekazywać jego rządy i jego prawa, żeby one działy się na ziemi, w jego królestwie. Jeśli mówimy o proroku, to mówimy o osobie, która mówiła w imieniu Boga, czyli dostawała pewne rzeczy od Boga i przemawiała do ludzi. Czyli w tym momencie reprezentowała Boga przed ludźmi i mówiła słowa Boga do ludzi. Jeśli mówimy o arcykapłanie, sytuacja ma się odwrotna, czyli mówimy o człowieku, który reprezentuje ludzi względem Boga. Przychodzi do Boga, żeby reprezentować ludzi. I często, widzimy w Starym Testamencie, że tak naprawdę arcykapłan był to ktoś dość istotny, dlatego że jako jedyny mógł wejść do miejsca Najświętszego w świątyni. Nie wiem, czy kojarzycie, że w świątyni były różne części i było miejsce Najświętsze, w którym była Arka Przymierza, w którym tak naprawdę była obecność Boga. Była ona za zasłoną i za nią mógł wejść tylko arcykapłan i do tego raz w roku. W jedno święto. Nazywało się ono Jom Kippur. I ono jest do dzisiaj świętowane w Izraelu. A w zeszłym roku było od 8 do 9 października. I tak naprawdę w Izraelu jest to tak wielkie święto, że do dnia dzisiejszego zamiera wszelki ruch, łącznie z ruchem lotniczym. Nie możecie tam przylecieć, nie możecie odlecieć. Nic się nie dzieje. Wszystko jest zamknięte. Dlatego, że tak wielkie to było święto. I to jest święto właśnie, kiedy arcykapłan wchodził do świątyni, do tego miejsca najświętszego, żeby złożyć ofiarę za ludzi. Najpierw oczywiście po oczyszczeniu siebie, bo też był grzesznikiem, składał ofiarę za ludzi. Nie każdy mógł zostać arcykapłanem. Tak naprawdę arcykapłan musiał być doskonały. Nawet żadne fizyczne wady. Nie wiem, ja bym nie mógł być arcykapłanem, bo mój wzrok szwankuje, bo mam okulary. Musiał być doskonale w każdym możliwym aspekcie, także fizycznym. I był też jeden problem. Wiązało się z tym ryzyko przychodzenia z tą ofiarą. Bóg mógł jej nie przyjąć. I wtedy Bóg z powodu grzechu, zbyt dużego Izraela, czy nieczystości samego kapłana, arcykapłana, mógł nie przyjąć tej ofiary. I wtedy tak naprawdę ten arcykapłan mógł umrzeć.
Dlatego przywiązywali sznurek do jego nogi, żeby w razie czego można było wyciągnąć, bo nikt inny by się nie odważył tam wejść. Więc będziemy mówić o Jezusie, który jest doskonałym królem, który jest doskonałym prorokiem i stał się doskonałym arcykapłanem. Okej, zacznijmy od króla. Co to znaczy, że Jezus jest pośrednikiem królem? Jakim w ogóle był królem? Chciałbym, żebyśmy zaczęli od porównania tak naprawdę Jezusa do ziemskich królów. I czym oni się różnili? Jeśli chodzi o Jezusa, Jezus tak naprawdę istniał od zawsze. Wszyscy ziemscy królowie musieli się urodzić. Przez Jezusa cała ziemia powstała. Wszystko, co istnieje. Ziemscy to najwyżej mogli podbić jakiś kraj i zdobyć siłą i poszerzyć swoje panowanie. Jezus wstąpił na ziemię, aby sprawować władzę. Uczniowie pytali, kim on jest, że nawet wiatr i morze są mu posłuszne, kiedy uciszył burzę. Demony przed nim uciekały. Ziemscy, chociaż nie wiem jak potężni, nie mieli takiej władzy. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Jezus pokonał śmierć. Wszyscy ziemscy królowie umierają i przychodzą po nich następni. Jezus został wywyższony. Zasiadł jako król po prawej stronie Boga. Wszyscy ziemscy będą sądzeni, tak jak każdy inny człowiek. W końcu Jezus stał się głową Kościoła, który składa się z jego poddanych sług. Ziemscy królowie mieli tylko swoich poddanych za życia. Widzimy na pewno, że Jezus przez całą Biblię, przez cały Nowy Testament, przez wszystkie Ewangelie, że Jezus był wyjątkowym królem. Nie był zwykłym. Ale pytanie jest, czy był doskonałym. Doskonałym pośrednikiem. Królem, na którego wszyscy czekali. Wszyscy Izraelici w tym czasie. Żeby tak było, tak naprawdę musiałby zaprowadzić rządy w swoim królestwie, które będzie mu poddane i rządy, w których ludzie będą wypełniać to, co było napisane w prawie. Czyli jednym słowem ustanowi prawo Boga na ziemi i będzie pilnował jego przestrzegania. I będzie karał ludzi, którzy nie będą mu podlegli. Powiem wam osobiście, jak czytam Biblię, ostatnio nie mogę się nadziwić, w jaki sposób Bóg działa. W jaki sposób dziwny Bóg działa. I tak naprawdę nie ma jakiegoś schematu i szablonu, według którego by działał. Kiedy myślę, że już coś widzę, że się dzieje, nagle Bóg to zmienia. Jest to w inny sposób. Wydaje się w pewnych chwilach, że tak naprawdę pewne rzeczy wymykają się spod kontroli. Bo mówi pewne rzeczy, a później one się nie dzieją. Albo dzieją się trochę inaczej. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli na parę przykładów z Biblii. Więc Bóg stwarza świat. Wiedząc, że ludzie upadną. Ale obiecuje, że kiedyś przyjdzie potomek Ewy i zdeprze głowę węża. Bóg nie może patrzeć na zepsucie świata, które sam stworzył. Znaczy nie zepsucie, tylko świat, który sam stworzył. Nie może patrzeć na jego zepsucie i zsyła potop. Ale daje Noego. I daje to nadzieję, że będzie lepiej. Przeskakując trochę, daje Abrahama, który dostaje obietnicę, że w jego potomstwie wszyscy ludzie będą błogosławieni. Tylko że jest problem, bo nie ma nawet jednego syna. Idąc dalej, Józef zostaje sprzedany do Egiptu. Wydaje się, że najgorsza rzecz, jaka w jego życiu mogła go spotkać. Ale tak naprawdę dzięki niemu Bóg ratuje Izraela przed głodem. Później Bóg wyprowadza ludzi na pustynię z tej niewoli, jak wszyscy wiemy. Wchodzą do ziemi obiecanej. Wydaje się, że wszystko się już wypełnia. Co miało się stać? Budują świątynię. Obecność Boża jest z nimi. Ludzie mieszkają z Bogiem. Cudowny moment. Powrót do ogrodu Eden. Ale nie. Ludzie są coraz bardziej zepsuci, coraz bardziej grzeszni. Z tego powodu Bóg zsyła ich do niewoli. Później zostają uwolnieni i następuje jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. Nie inaczej tak naprawdę jest z Jezusem jako królem. Ludzie widzą jego cuda, kiedy chodził po ziemi. I nie wiem, czy pamiętacie, jak wjeżdża do Jerozolimy. Ludzie śpiewają i wywiatują na jego cześć. Bo myślą, że to będzie ten król, to będzie ten moment, kiedy znowu nareszcie Bóg zapanuje, będzie rządził i uwolni ich. To jest mały problem. Chwilę później, kilka dni, Jezus wisi na krzyżu. Z napisem, który podaje jego winę.
To jest król żydowski. Bóg od początku miał plan. Wydaje się zupełnie nie przejmować czasem, przestrzenią. On patrzy w przyszłość. Jest takim wizjonerem. Tylko wiecie, jak to z wizjonerami na ziemi. Często ich rzeczy, ich wizje się nie realizują. Dlatego, że powstają jakieś przeszkody i nie wychodzi tak, jak zamierzyli. Z Bogiem jest inaczej. On zamierzył plan i on go dokona. I tak naprawdę wszystko służy temu, żeby go wykonać. Nawet wszyscy jego wrogowie pomagają w tym. Faraon, Judasz, Herod, demony i diabeł. A dlaczego to wszystko do was mówię? Jak myślicie, czy Jezus teraz panuje nad ziemią? Patrząc na to, co się dzieje na świecie, patrząc na to, że Australia płonie, czy płonęła, patrząc na to, że rozprzestrzenia się wirus Chin po całym świecie, że ludzie giną z głodu, że niektórzy zapowiadają trzecią wojnę światową z powodu napięć, które są między różnymi krajami. Odpowiedź brzmi tak, on króluje. On panuje nad wszystkim, co się dzieje na niebie i na ziemi. On nawet ustanawia wszystkich przywódców i królów. On panuje nad przyrodą. To jednak, co się dzieje na ziemi, pokazuje, że pełnia jego królestwa jeszcze nie nastała. To, że ziemia nie jest królestwem pokoju, radości, pełnego panowania Boga, nie jest miejscem, gdzie lew będzie się pas z barankiem, gdzie Bóg będzie wszystkim. Ale on kiedyś powróci, żeby ustanowić taką ziemię. O tym będzie następne pytanie z katechizmu za tydzień. Ale pytanie jest do nas. Czy dzisiaj w jakiej rzeczywistości żyjemy? Czy żyjemy bardziej w rzeczywistości tej, której widzimy, tego świata? Tego, że wydaje się, że wszystko się wymyka Bogu spod kontroli? Czy żyjemy w rzeczywistości tego, że Jezus siedzi jako król i Pan nad wszystkim? Czy martwicie się? Martwicie się o swoją pracę? Martwicie się o swoje dzieci? O szkołę? Nie możecie spać z powodu wydarzeń w waszym życiu? Nie wiem, martwicie się, że zachorujecie na raka? Chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment z Ewangelii Marka 8:17-19 i 21 o uczniach, do których mówi Jezus. Jest to sytuacja, kiedy Jezus nakarmił tysiące ludzi i chwilę później uczniowie martwili się, że nie wzięli chleba. Jezus poznawszy to powiedział do nich: czemu rozmawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie? Jeszcze nie rozumiecie? Jeszcze wasze serce jest odrętwiałe? Macie oczy, a nie widzicie. Macie uszy, a nie słyszycie. I nie pamiętacie? Gdy łamałem tych 5 chlebów dla 5000 ludzi, ile pełnych koszów zebraliście? Odpowiedzieli mu 12. Zapytał ich: jakże więc nie rozumiecie? Ile razy Bóg działał w waszym życiu? Ile razy doświadczyliście jego działania? Jeszcze nie rozumiecie? On jest królem. On naprawdę rządzi. On jest Panem na wszystkim. Nie jest nic niemożliwego dla Niego. Nie musisz się martwić, nie musisz się troszczyć. I w swoim życiu nie potrzebujesz więcej siły, więcej pieniędzy, więcej czasu, więcej zdrowia. Potrzebujesz się zanurzyć w tej rzeczywistości, że Jezus jest Królem i jest Panem. I nie jest królem takim, jakiego oczekujemy. Nie jest królem, którego byśmy chcieli mieć i żeby działał w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Ale jest dużo lepszym królem. Jest doskonałym królem. Okej, przejdźmy dalej. Jezus jako prorok. Jak mówiliśmy, prorok jest to osoba, która przemawia, bierze słowa od Boga, Bóg mówi do niej i przemawia do ludzi, tak? Przekazuje te słowa. Często w naszych czasach prorok jest kojarzony z osobą, która przepowiada przyszłość. Nie do końca to nie było celem głównym po prostu proroków. Czynili to też, ale to nie było ich celem. Wcześniej byli inni prorocy, którzy przekazywali Słowo Boże. Różni byli. Niektórzy byli bardzo wierni i oddani. Niektórzy mniej, jak Jonasz, który nie chciał przekazać najpierw, a później przekręcił to słowo, które Bóg mu powiedział. Albo fałszywi prorocy, którzy w ogóle nie dostali Boga, ale mówili.
A rzeczywiście do Hebrajczyków, w pierwszym rozdziale 1 do 2 czytamy: Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez ostatecznego i doskonałego proroka, to moje dodanie, swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy. Wcześniej Bóg mówił przez pośredników proroków, mówił do ludzi. Teraz przemówił przez swojego Syna. Jezus przekazał wszystko, co usłyszał od Ojca. Jezus był doskonałym prorokiem. On był samym Słowem, które przyszło w ciele. Kiedy Jezus został w niebo wzięty, ta służba jest kontynuowana przez Ducha Świętego, który tłumaczy i odkrywa przed nami Słowo Boże, które zostało objawione i spisane. I wiecie, w Starym Testamencie Bóg najczęściej przemawiał przez proroków po to, żeby ostrzec swój lud, po to, żeby ostrzec, żeby wrócili do Niego, żeby zawrócili ze swojej złej drogi. A tak naprawdę najważniejszym ostrzeżeniem Jezusa jest to, żeby ludzie się opamiętali ze swoich grzechów, uwierzyli Ewangelii. I nie wystarczy słuchać tych słów, które Jezus mówi, ale je wykonywać. Przeczytam fragment z Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, wersety 21 i 24-27. Nie każdy, kto mówi mi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto słucha tych moich słów i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skalę. Spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichury i uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, bo był założony na skalę. Każdy, kto słucha tych moich słów, a nie wypełnia ich, będzie przyrównany do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku. Spadł deszcz, przyszła powódź, zebrały się wichury, uderzyły w ten dom i zawalił się, a jego upadek był wielki. Mamy tu obraz budowli, która jest zbudowana na fundamencie. I są dwie możliwości. Budowania mądrego na fundamencie tego, co Jezus powiedział, odwrócenia się od swoich grzechów, albo budowania głupiego, niesłuchania Jezusa. I dowiadujemy się z tych słów, że kiedy budujemy na dobrym fundamencie, kiedy przychodzą przeciwności, ostoimy się. Natomiast jeśli budujemy na złym fundamencie, kiedy przyjdą burze w naszym życiu, kiedy przyjdą zmagania, to co budowaliśmy, zawali się. I tak samo tutaj chciałbym, żebyśmy zadali sobie pytania bezpośrednie naszego życia. Pierwsze i najważniejsze, najistotniejsze pytanie. Czy Jezus jest fundamentem twojego życia? Czy budujesz na Nim? A drugie, jeśli tak, to czy bez znaczenia jest to, co budujesz? Jeśli już Jezus jest fundamentem twojego życia, to bez znaczenia jest to, jak żyjesz? Jakie są twoje plany? Z czego budowane jest twoje życie? Czy ono budowane jest w oparciu o Słowo Boże i to, co Jezus mówił? Czy planujesz następne miesiące swojego życia w oparciu o słowa Jezusa i plan, który On ma dla twojego życia? Czy żyjesz po to, żeby kochać Boga i kochać ludzi? I żeby mówić innym, że jest ratunek dla nich. Że jest ratunek w Królu i Zbawicielu Jezusie. Czy może planujesz na podstawie swoich pragnień? Na podstawie tego, co ty chcesz. Co ty uważasz za słuszne. Jeśli fundamentem twojego życia jest Jezus, zostaniesz zbawiony, ale możesz zmarnować swoje życie. Możesz roztrwonić ten skarb, który został nam dany. Jak wielki to jest skarb, zobaczymy w trzecim punkcie, Jezusie jako arcykapłanie. I pomimo tego, że mówiliśmy, że co roku były składane te ofiary, one nigdy nie były w stanie zgładzić grzechów ludzi. Nie mogły uczynić ludzi doskonałymi. One tylko przypominały o tym, że jest ten grzech. Gdyby zgładziły, przestaliby je składać. Nie miałoby sensu. Ale oni co roku składali w to wielkie święto, w Yom Kippur, składali te ofiary. Arcykapłan co roku wchodził, ludzie się gromadzili i zastanawiali się, co będzie dalej. Czy Bóg przyjmie, czy arcykapłan wyjdzie stamtąd. Potrzebne było nowe przymierze i nowa ofiara. I co ciekawe, ona była zapowiadana od początku. I chciałbym, żebyśmy się cofnęli
do Abrahama, aż do samego początku obietnicy i początku Starego Testamentu i Starego Przymierza, ale tak naprawdę znajdziemy tu od razu zapowiedź nowego. I oczywiście nie mamy tu bezpośrednio kapłana ani arcykapłana, a jednocześnie w oczywisty sposób jest nawiązanie do tego. Przeczytamy o Abrahamie. Dokładnie rzecz biorąc, przeczytamy fragment, w którym ma składać swojego syna Izaaka na ofiarę. W kontekście Abrahama, jak pewnie większość z was pamięta, on otrzymał od Boga obietnicę, że z niego Bóg uczyni wielki naród. Naród, który będzie błogosławieństwem dla innych narodów. Będzie najważniejszym z narodów. I przez 25 lat nic się nie stało. W końcu Bóg wypełnia tę obietnicę. Otrzymuje syna, na którego tak długo czekał. Przez tyle lat. Nagle staje się coś dziwnego. Wiecie, zawsze myślałem, że kiedy Abraham poszedł na górę, żeby ofiarować swojego syna, on był dzieckiem. Okazuje się, że w tradycji żydowskiej podejrzewają, że miał około 30 lat. Więc był dorosły. Więc Abraham szedł z swoim synem, około 30-letnim, po to, żeby złożyć go na ofiarę. Bóg powiedział mu, że jest taka góra w ziemi Moria, na której ma go złożyć w ofierze. I tak naprawdę tu zaczyna się fragment, który będziemy czytać, kiedy idą 3 dni na tę górę, widzą ją i idą, żeby Abraham złożył ofiarę ze swojego syna. I to jest fragment z Księgi Rodzaju, 22 rozdział, wersety 6-18. Wziął więc Abraham 2 na ofiarę całopalną i włożył je na swojego syna, Izaaka. A sam wziął do ręki ogień i nóż. I poszli obaj razem. Izaak powiedział do swego ojca Abrahama: mój ojcze. A on odpowiedział: oto jestem, mój synu. Izaak zapytał: oto ogień i 2, ale gdzie jest baranek na ofiarę całopalną? Abraham odpowiedział: Bóg sobie upatrzy baranka na ofiarę całopalną, mój synu. I szli obaj razem. A gdy przyszli na to miejsce, o którym mu Bóg powiedział, Abraham zbudował tam ołtarz. Ułożył na nim 2, związał swego syna, Izaaka, i położył go na ołtarzu na 2. Potem Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swego syna. Lecz anioł Pana zawołał do niego z nieba: Abrahamie, Abrahamie. On powiedział: oto jestem. Anioł powiedział: nie podnoś ręki na chłopca, nie czyń mu nic złego. Bo teraz wiem, że boisz się Boga i nie odmówiłeś mi swego jedynego syna. A Abraham podniósł oczy i zobaczył, a oto za nim baran zaplątał się rogami w zarośla. Abraham poszedł więc i wziął barana i złożył go na ofiarę całopalną zamiast swego syna. I Abraham nadał temu miejscu nazwę Pan upatrzy. Dlatego po dziś dzień mówią: na górze Pana będzie upatrzony. Wtedy anioł Pana ponownie zawołał z nieba na Abrahama: przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś, nie odmówiłeś mi swego syna, twego jedynego. Błogosławiąc, będę ci błogosławił. A rozmnażając, rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. A twoje potomstwo odziedziczy bramy swoich nieprzyjaciół i w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, dlatego że posłuchałeś mojego głosu. Wiecie, tak naprawdę chciałbym, żebyśmy przez chwilę, żeby lepiej zrozumieć tę historię, mogli się wcielić w rolę Abrahama. Żebyście mogli wyobrazić sobie najcenniejszą osobę w waszym życiu. To była osoba, na którą czekał lata, która powodowała, że nie mógł spać w nocy, która powodowała, że ludzie, którzy byli dookoła niego, myśleli, że coś jest z nim nie w porządku. W tych czasach to było przekleństwo nie mieć dzieci. Ludzie zastanawiali się, może popełniał jakiś grzech, może coś ukrywa, czemu Bóg mu nie daje potomka przez tyle lat, przez całe ich życie właściwie, bo ich życie dobiegało powoli końca. Więc był to wyczekany, ukochany syn. Pomyślcie sobie o takiej osobie z waszego życia. Czy to będzie wasze dziecko, czy to będzie wasza matka, ojciec. Wyobraźcie sobie, że jesteście z tą osobą. Jesteście szczęśliwi, że ją macie. Przez tyle lat, przez 30 prawdopodobnie. Aż do pewnego dnia Bóg wam mówi: chcę, żebyś złożyła tą osobę w ofierze. Pójdziesz tam, na tą górę i złożysz ją w ofierze. Ja nie wyobrażam sobie tych 3 dni drogi Abrahama. Osobiście dla mnie by były męczarnią, kiedy myślę, że po tych 3 dniach mam zabić swojego syna i złożyć go w ofierze.
Myślę, że bym odczuwał straszny ból, straszny strach. Zmagałbym się. Ale wiedziałbym, że jest nadzieja, że może Bóg coś zrobi, że może Bóg będzie w stanie, kiedy go zabije, wskrzesić go z martwych. I szedłem te 3 dni, aż w końcu, tak jak Abraham, zobaczylibyśmy tą górę, na której go mamy złożyć. Związujemy tą osobę, kładziemy ją na ołtarz, podnosimy rękę z nożem, ale nie możemy patrzeć w oczy, tak jakbyśmy mogli patrzeć. A Bóg w ostatniej chwili nas powstrzymuje, tak jak powstrzymał Abrahama. Dlaczego to zrobił? Dlaczego powstrzymuje? Czy to był tylko test jego wiary, żeby zobaczyć? Nie, dlatego, że tak naprawdę ta ofiara nie załatwiałaby nic. Ta ofiara nie przybliżyłaby w żaden sposób wypełnienia tego przymierza. Nie pomogłaby w niczym. Żadna ofiara ani ze zwierząt, ani z żadnego człowieka nie była w stanie oczyścić z grzechu. A to było przeszkodą do wypełnienia tej obietnicy. To było przeszkodą w wypełnieniu tego, żeby Bóg mógł mieszkać ze swoimi ludźmi. Co możemy złożyć Bogu na ofiarę? Co możemy zrobić dla Boga, żeby nas oczyścił z naszych grzechów? Nawet gdybyśmy wszystko oddali, co mamy, nic to nam nie pomoże. Ale tutaj pojawia się baranek, zaplątany w krzaki w tej historii, który został ofiarowany zamiast syna. Bo ta historia tak naprawdę mówi nam Ewangelię. Jezus jako arcykapłan musiał wejść do miejsca najświętszego, do miejsca, gdzie przebywała obecność Boża i złożyć tam ofiarę. Tylko wszedł tam sam, bez ofiary. Tak jak Izaak pytał Abrahama, gdzie jest ten baranek? Zapomniałeś? Ale Jezus nie zapomniał, bo On był tą ofiarą. On był tym barankiem, doskonałym i bezgrzesznym, złożonym raz na zawsze. Aby każdy, kto w Niego wierzy i oprze się na Nim, jako na fundamencie swojego życia, miał życie wieczne. A każdy, kto Go odrzuci, to będzie miał inny fundament. Będzie musiał sam wejść przed oblicze Boga, bez pośrednika, bez ofiary. Na pewną śmierć, na wieczne potępienie. I ta historia mówi nam o doskonałym Ojcu, który składa ofiarę ze swojego Syna, który wkłada na Niego drzewo, idą razem na górę, na inną górę, na Golgotę, gdzie Bóg podnosi nóż, ale Go nie cofa. Jeśli budujesz na dobrym fundamencie, budujesz na Jezusie Chrystusie, nie zmarnuj swojego życia. Nie zmarnuj tak wielkiej ofiary, żyjąc dla siebie, dla swoich marzeń, dla swoich pragnień. Czy są wokół ciebie osoby, które staną przed Bogiem bez pośrednika? Które spotkają się nie z barankiem, ale ze złem? Spotkają się z ogniem sądu, a nie ze Zbawicielem? Powiedz im, że jest ratunek dla ich życia. Życia, które może się wali, bo nie wytrzymuje burzy dookoła, a po śmierci ostatecznie się zawali. A może nie widzisz takich osób dookoła siebie, ale są ich setki, tysiąc. Rozejrzyj się dookoła, odwróć wzrok od swoich spraw i rozejrzyj się. Nie musimy tego zrobić sami. Jak mówiliśmy, Jezus jest Królem, który ma moc, aby nam pomóc. Jezus jest prorokiem, który objawia swoje słowo i który nas poprowadzi przez swojego ducha, żebyśmy mogli wypełnić to słowo. Jezus jest arcykapłanem. Kiedy upadniemy na tej drodze, nie musimy się bać, ale możemy powstać, mając przebaczenie grzechów. Proszę was, żebyście popatrzyli teraz na wasze życie i popatrzyli, w jaki sposób możecie nie zmarnować swojego życia. W jaki sposób możecie oprzeć je na Jezusie, który jest Królem, który ma moc. Na Jezusie, który jest prorokiem, który mówi do nas, w jaki sposób mamy żyć. Jezusie, który jest arcykapłanem, który oddał samego siebie za nas. Abyśmy mogli być wolni w życiu dla Niego. Chciałbym, żebyśmy zanim będziemy mieli komunię, zastanowili się nad tym, czego tak naprawdę Bóg chce.